Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że będzie w miarę dobrze mnie słychać. Jestem w trakcie przygotowywania tej jedynki. Jak tu kamera jest ustawiona? W miarę chyba, okej. Tej jedynki pszenicy. Część już tutaj dodałem, siarczan magnezu. Jeszcze worek został, żeby pokazać Wam. Decis już poszedł w kierunki skrzypionki. Dodałem już część Opticilu, zaraz resztę wleję i tytanitu. Oraz mam tutaj przygotowany już Delaro. Tak jak widzicie, rękawiczki są, okulary też. Nie ma jednak tego, kolokwialnie mówiąc, kondomka założonego. Zaraz pokażę Wam dlaczego. No tutaj oczywiście jakbym to robił wszystko tak jak trzeba, to byłby on niepotrzebny, a teraz w sumie by się jeszcze przydał. Bo jednak już szczególnie tutaj insektycyd poszedł, został dodany. Ale tak jak mówiłem, te podstawowe środki ostrożności są dodane. No i tutaj dlaczego zdecydowałem się na tytanit i Opticil? To są takie stymulatory wzrostu. Będę jechał w Linusa, no i tak jak mówiłem, chciałbym Linusa troszeczkę bogaciej poprowadzić. No i tutaj są dopalacze, że tak powiem. Zarówno jeden i drugi ma mi tutaj pomóc w osiągnięciu jak najwyższego plonu. Dlatego są one aplikowane w zalecanych dawkach. O! Cyk, cyk. No i oraz tutaj teraz Delaro. Mam tam, pokażę Wam teraz tutaj bajer jaki mam fajny, ale o tym bajerze troszeczkę później powiem. A jeszcze siarczan wrzucę najpierw. Dobra. A do siarczanu dobrze jest przymknąć tutaj, niech naleci wody. O, powiem szczerze, że rozwadniacz jest bardzo fajny, bo jest duży. Jednak w tym starym filmecie wydaje mi się, że ta płuczka troszeczkę lepiej działała, bo była jakby naokoło, a tutaj jest ta dysza, która rozpuszcza, jest jakby w jednym miejscu tylko ukierunkowana. Ja ona tylko tam w tym jednym punkcie rozwadnia, jakby było naokoło takie mocne strumienie, to by to wydaje mi się lepiej pracowało. Mimo wszystko jest to fajne, bo można sobie spokojnie dwa woreczki tutaj wsypać siarczanu. Mam większe obroty, żeby wałek szybciej kręcił. Można to teoretycznie na ręcznym zwiększyć mu ciśnienie i też szybciej mieszane, ale wiecie, ciągnik ma DPF-a, więc tutaj trzeba, niech on troszeczkę pochodzi na wyższych obrotach też. Może zrobimy to w ten sposób. O, piszciolecikiem. O, wcześniej jakoś to szybciej szło. Dobra, ciągnij, gościu. Raz, raz. Zaraz Wam pokażę, dlaczego Delaro nie leje tak, a pozostanie one dodane troszeczkę w inny sposób. Sobie zamówiłem do opryskiwacza system Easy Flow, to jest bodajże system Agrotopu. Zobaczę, bo jest to na tej końcówce napisane. O, dobra, troszeczkę opłuczemy. Chociaż tutaj mamy dyszę. Dyszę. A tu co jeszcze zostało? O, dobra. Tak. Możemy to zrobić też tak, tu opłukać, zobaczcie. Ładnie zapiernicza. Dobra, zrobimy tak i teraz zobaczcie, to jest tutaj system Easy Flow, o którym, tak jak mówię, się jeszcze rozgadam. Co to jest? Made in Germany, Easy Flow, Made by Agrotopa. To jest współpracy z Bayerem, taki system, o nim się troszeczkę później rozgadam, bo chciałbym tutaj też jakby osobny film na jego temat powiedzieć. Zobaczcie, cyk, nic nie dotykamy, tu nam samo zlatuje. Zobaczcie, widać, a nie będziecie widzieć, ja widzę jak tutaj sobie płynie. Wszystko jeszcze nie, dobrze, mam dobrze. Pierwszy raz w sumie, nie, już to robiłem. Tak, robiłem to już w Madrycie.
Czekajcie, czekajcie, coś mi trzeba jeszcze chyba zrobić, tak? O! Teraz zobaczymy. A, bo to trzeba jeszcze wcisnąć czy coś tam. Czekajcie, ja już teraz nie pamiętam. Hop. To się jakoś jeszcze wciskało. Leci. Teraz teoretycznie ona chyba zostaje. Dolewam tu środka. O! Coś to pomału leci. A, dobra, spływa już. No, to trzeba było wcisnąć. Właśnie. Jeszcze ją wypłuczemy. O, zobaczcie, jak się ładnie teraz płucze. Bardzo fajne rozwiązanie. Nie musimy dotykać w ogóle środków ochrony. Tylko wstawiamy sobie cyk, cyk. O, cyk. O, zobaczcie, spada. Tutaj widać. Włączymy jeszcze dyszę na dole. Już pusta, jeszcze piana niech spadnie. Bo wiecie, że chłopiaku, ile to trwa. O, mamy końcóweczkę czystą i tak dalej. Teraz zobaczymy jeszcze raz z tym, czy ja dobrze myślę, że go trzeba było wcisnąć. Ale wydaje mi się, że tak. O, jasne. Tak? Leci lepiej? Czy nie leci? Dobrze, leć. Zobaczymy, naciśniemy, czy to będzie szybciej szło. Jo, idzie szybciej. Czyli wychodzi na to, że ona się zapowietrza. Ten zbiornik. Powiem tak. Że jeszcze nie umiem do końca tym robić, ale na pewno się nauczę. Do następnego filmu pokażę wam, jak to działa. Zaraz malkontenci się znajdą. Jak to długo trwa. Tak zrobisz ręcznie, będzie szybciej. Jasne. Spoko. Ale opryskiwacz mam w miarę duży. Także wszystko sobie mogę na spokojnie zrobić. Nic mnie tutaj nie goni. Tyk. Wypłuczemy ją. Się tutaj ładnie wypłuczę. Oczywiście ja nie ukrywam, że ja tam będę do wszystkich zabiegów stosował to rozwiązanie. No to faktycznie jakby tam ileś tych zbiorników mielibyśmy tak robić. Chyba że ja tu coś robię jeszcze źle, ja się jeszcze podszkolę w tym temacie i zobaczymy. Na pewno bardzo fajne rozwiązanie przy insektycydach. Ja szczerze mówiąc troszeczkę o tym... O, zapomniałem. Fajne jest to, że mamy tutaj wszystko czyste, schludne. Mam kilka tych adapterów, więc śmiało sam system teraz wypłuczemy. O, i gitara. Dobra, zobaczymy się na polu. Witam was ponownie w rytmach DJ-a Hammera bodajże, jeżeli on się tak nazywał. No, can't touch this. Dobra, przechodzimy do rzeczy, troszeczkę musimy kolegę ściszyć. Dostaję sporo pytań, dlaczego Delaro Variana, a nie Boogie Fandango. Już uprzejmie tłumaczę. Uważam osobiście, że Delaro jest słabszym środkiem troszeczkę w porównaniu do Boogiego, który dla mnie jest liderem tutaj te jedynek, powiedzmy tutaj z Capallo czy tam Tilt z Unixem, ale na Boogim zawsze mi się jakoś tak lepiej pracowało. Znaczy zawsze stosowałem Boogie. Uważam za naprawdę bardzo dobry środek. Jednak przy takim moim pomyśle dwuzabiegowym, biorąc pod uwagę, że w skład pakietu wchodzi Fandango, no to uważam, że jednak Fandango tutaj nie wytrzyma nam tego okresu dłuższego, powiedzmy, nie jest odpowiednim środkiem na takie T2, T3. Jednak to jest troszeczkę za słaby środek. Ideałem by było, gdyby Bayer zrobił Boogie z Variano albo zrobić taki pakiet Boogie, Delaro, Variano. No to mamy wtedy rakietę niemiłosierną, bo wtedy w ogóle sam pak Fusaro X Pro bardziej nazwą swoją jakby skłania ku temu, żeby stosować go od flagi do kłosa. Zresztą na tych środkach też tak jest napisane. Oczywiście Delaro działa nam tutaj na podstawy również.
Ale gdybyśmy tutaj naprzód dołożyli Delaro, nie wiem, jeżeli ktoś ma pszenicę na dychę, to ja bym się pokusił o taki miks, czyli Bugi, Delaro, Variano, i mamy petardę taką, że się w pale nie mieści. No i do czego zmierzam? Fandango same jest... jeżeli robimy technologię trzyzabiegową, to pakiet Bugi z Fandango plus coś tam na górę jest elegancki. Gitara gra, będzie na pewno wytrzyma nam tutaj choroby. Jednak jeżeli chcemy zrobić technologię dwuzabiegową, tak jak ja planuję, no to jednak Fandango nie jest w stanie nam tutaj wytrzymać presji. Tutaj powiedzmy te dwójkę też się wytrzyma, ale nie jest na tyle mocnym środkiem, żeby przy okazji utrzymać się do trzeciego zabiegu. Stąd decyzja, że bierzemy Delaro i Variano, czyli jak ten pak się nazywa, Fusaro X Pro, bo uważam, że Variano jest bardzo dobrym środkiem. Delaro również jest dobrym środkiem, chociaż tak jak mówię, moim zdaniem ciut słabszym od Bugiego, chociaż to się teraz tutaj okaże, jak mi to wyjdzie, to będziemy bogatsi wszyscy o doświadczenia. No Wojtek w zeszłym roku robił, był zadowolony, więc uważam, że ja też będę. No i Variano myślę, że jest no Variano jest bardzo mocnym środkiem, więc wytrzyma nam tą tę dwójkę, jeżeli ją odpowiednio opóźnimy i pogoda będzie sprzyjająca, czyli nie będzie zbyt dużej presji chorób, to myślę, że powinien nam wytrzymać do te trzy. Delaro ma w swoim składzie, teraz dam dupy, protiokonazol na pewno, tebukonazol. Teraz pytanie, czy coś jeszcze? Chyba nie. Z tym, że mamy bardzo wysoką zawartość protiokonazolu, bo tam jest aż bodajże 175 gram na litr. I teraz na przykład w porównaniu do Tilmora, w którym jest 60 czy 80, no to zobaczcie, 80 tam jest. 80, w Tilmorze jest 80, tu mamy 175, to mamy ponad dwa razy tyle w litrze substancji aktywnej. No i tutaj dlatego on też jest Delaro tak dobrym środkiem również tutaj na ten pierwszy zabieg, bo protokonazol tutaj bardzo fajnie radzi sobie z różnego rodzaju łamliwościami i innymi temu typu historiami. Więc tutaj jakby nie mam obaw o tę jedynkę. Dlatego właśnie idzie Delaro, a nie Bugi, żeby po prostu Bugi kupować solo. To nie... Bugi jest... Ogólnie te środki, kupując je solo, nie są tanie, prawda? Nie ma tutaj co ukrywać. Gdy bierzemy pakiety, zawsze to wygląda lepiej. Tak jest tutaj w tym przypadku, doszedłem do wniosku, że tak jak mówiłem, ten Fusaro pack dużo lepiej wypadnie. Tą wiarę sobie odpuszczę. Dużo lepiej wypadnie ten Fusaro pack, jeżeli myślimy o technologii dwuzabiegowej, to na pewno będzie zdecydowanie lepiej. Dodatkowo pamiętajcie, Bayer wprowadził, tak jak w przypadku Kompleta bodajże, czy tam Expert Meta, Kompletka chyba, bony na paliwo. Przy zakupie każdego pakietu mamy bony na paliwo. To chyba Perkins już o tym wspominał. Ktoś powie, 150 zł, chłopie, co to za pieniądze? Nie są to duże pieniądze. No ale jak bierzemy kilka pakietów, 5-6, to jest 9 stówek. No to słuchajcie, zawsze to jest 9 stówek do przodu, aniżeli do tyłu. Jeżeli mamy zrobić porządną ochronę, to myślę, że tutaj na pewno środki są bardzo dobre. To tam bez dwóch zdań. Tak jak wspominałem, bez jakichś tam kombinacji, nie musimy miareczkować, mierzyć, tam nie wiadomo co, jest litr na hektar, chociaż przy trzech zabiegach, wiem tutaj od praktyków, że przy trzech zabiegach, jeżeli chcemy, to Delaro wystarczy nawet dać 0,8, tak tutaj mniej więcej też mi wyjdzie, tu mi wyjdzie 0,90 parę, bo mam 10 litrów Delaro wlałem, mam tutaj niecałe 11 hektarów po tych przesiewkach, więc tam 0,90 coś wyjdzie. Myślę, że w zupełności to wystarczy, mówię ze względu na skład. Środek jest bardzo mocny.
Trzeba jednak pamiętać o tym, że też mamy tutaj triazole, więc skazana jest wyższa temperatura. Zobaczcie, fajnie ta pszenica tutaj wygląda, prawda? Ciemna jest, fajnie, fajnie się rozbudowała, liście wytworzyła. Wrócę do tematu. Trzeba pamiętać, że to są triazole, więc wskazana jest wyższa temperatura. Tutaj w sumie chyba Delaro ma rejestrację od drugiego kolanka, ale machamy na to ręką, jedziemy szybciej. Tutaj na pewno, chociaż mówią, że śmiało do drugiego kolanka pod łamliwości możemy zwalczać gorzej chyba z gorzelą podstawy. Z gorzel podstawy trzeba wcześniej jechać, stąd że też ja tutaj jadę zdecydowanie troszeczkę szybciej. I również w 100% możemy te środki stosować, czy to w jęczmieniach, czy pszenicach, pszenżytach, czy w wiarkach. One tutaj naprawdę zdają egzamin. W wiarek oczywiście dawki możemy sobie wycieniować, bo nie potrzebujemy takiego kopyta mocnego. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. No już teraz pogoda jest sprzyjająca, powiedzmy, do infekcji, bo się zrobiło znowu ciepło. Wyjechałem, to było bodajże 13 stopni, więc powiedzmy tam z przymrużeniem oka ta pogoda jest minimalna, ok, do wykonywania zabiegów. Jednak w ciągu dnia ma być około 20 stopni, ja dzisiaj mam wyjazd, więc wczoraj zrobiłem część, połowę pszenic, dzisiaj robię to z rana, zobaczę po południu, czy jeszcze będę w stanie zrobić resztę Juliusa, to wam zrobię też filmik. Tam widać Juliusa, fajny też ciemny koło domu, tam na tym tle tych wiatraków. Fajnie jak na razie, Julius też fajnie wygląda, zobaczycie zresztą, mam nadzieję, że no nie dziś, to jutro nagram wam film. Więc temperatura pójdzie w górę, więc tutaj spokojnie te triazole sobie w 100% zadziałają. Dodatkowo dodaję tutaj, to jest Linus, chciałbym go, powiem tak, horyzonty na te 9 ton, o jakich mówiłem gdzieś tam wcześniej, zaczynają odpływać troszeczkę, znaczy już zaczęły wcześniej odpływać. Zobaczymy, co z niego wyciągniemy. Dodaję tutaj tytanik, dodaję tutaj Opti-Seal z Intermagu, dodaję sierczan magnezu. Biostymulatory mają nam tutaj podciągnąć jeszcze troszeczkę tą pszenicę, wyciągnąć z niej ile się da, jeszcze w tym momencie, kiedy ona jest jakby przed tym strzelaniem. Znaczy ona już strzela, bo ale jeszcze ona ma tutaj, pompuje cały czas, żeby rozbudowywała zarówno liście, jak i później kłos. Tutaj już kłos mamy ukształtowany. Jeszcze co prawda nie widać dokładnie pięterek, ale to jeszcze troszeczkę i będzie można przeciąć źdźbło i policzyć ile pięterek, ocenić ten potencjał. Jednak tutaj te środki jako stymulatory zadziałają nam bardzo fajnie, również przy budowaniu masy ziarniaków. Później tutaj ta pszenica teraz ma za zadanie pompować jak najwięcej czerpać, ciągnąć z ziemi, korzystać z pogody, więc tutaj uważam, że powinny te stymulatory dać takiego również fajnego kopa w połączeniu z porządną ochroną, myślę, optymalnym nawożeniem, fajna działka, bo po rzepaku, rzepak bardzo bogato nawożony, zarówno pod korzeń, jak i później azotu poszło 240 kg, pod korzeń bodajże 300 kg ultry, plus wcześniej stanowisko po grochu, więc to wszystko biorąc w kupę, działka pH troszeczkę pozostawia do życzenia, bo tutaj mamy średnio bodajże kwaśne, jest przed idealnym o ten jeden punkt jakby, czyli nie ma tragedii, ale troszeczkę jeszcze tam powiedzmy brakuje. Spróbujemy, zobaczymy, co z niej wyciągniemy. Jeżeli się nie uda 9 ton zrobić, to się nie uda, trudno. Myślę, że ta ósemka tutaj jest do złapania. Julius, pszenica o wysokim potencjale plonotwórczym, przezimowała całkiem dobrze, mimo tego, że ta jej zimotrwałość nie jest na najwyższym poziomie. Tutaj szkodę porobiły te miejsca, gdzie ona wymokła. Tu, tam na tej górce, tam widać jeszcze troszeczkę taka przerzedzona jest. Tutaj to miejsce, ale z tego co jest tutaj te rośliny, jak wyglądają, powiedzmy tak, jakaś tam potencjał jest. Co się wyciągnie, zobaczymy. Ochrona jest z najwyższej półki, nawożenie uważam, że jest zrobione porządne, bez jakiejś tam biedy, więc tutaj jakby są predyspozycje, nie licząc właśnie tych wymoknięć, do tego, żeby ją podciągnąć. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to na pewno jakiś tam korzystny wynik osiągniemy, a jaki on będzie wysoki, jak wysoki będzie ten wynik, to się okaże, jak to mówią,
jakie to było powiedziane? Kurczę, na końcu języka mam. O, pendolino jedzie. Aby pogoda była i do przodu. I tyle. Karusiu, pokaż się tutaj, gęby widzą. Jest bydlunek ze mną, tak. Bestio, jeździ ze mną, kurczę, no, cały czas. Rozwali się jak dzik w żołędziach i muszę nogę zabierać, bo tu nie ma gdzie położyć, bo dupsko rozepcha. Dobra, do zobaczyska następnym razem. Hej, trzymajcie się.